You got to let it go. You got to let it go. Hejo, kochani, wracam już do Was po kilku godzinkach, dlatego że odebrałam, wróciły moje dzieci ze szkół, zjedliśmy, słuchajcie, obiadek, u mnie znowu dzisiaj było medium curry, tak, kurczak z ryżem i z tym sosem. Poszłam na pocztę, słuchajcie, posprzątałam w domu, zrobiłam takie mini przemeblowanie, materac, który tu leżał, teraz tutaj stoi i będę chciała jakoś tak to jakoś tutaj zrobić, żeby na nim zawiesić też sobie jakąś taką kotarę. Mam co prawda jedną, ale ona nie sięga mi do dołu, więc jakby nie będę cała w tym, na tym pięknym tle. Ale coś wymyślę, coś pomyślę, dlatego że na tle tego materaca i tej pięknej kotary mogłabym robić po prostu takie stojące zdjęcia, ujęcia, wiecie, takie, no, na fajnym tle. Bo tak naprawdę to nie mam za bardzo tutaj miejsca do popisu. Także odebrałam przesyłkę, słuchajcie, patrzcie jak jest pooklejana. Jest napisane, że customs fee to pay, czyli ja po prostu muszę to opłacić. No i dobra, pokazywałam Wam oczywiście w poprzedniej części vloga, pokazywałam Wam online te rzeczy. Robiliśmy sobie taki wgląd w mojego maila, tam gdzie dostawałam potwierdzenia. No i teraz tutaj Wam to wszystko pokażę właśnie na żywo. O, jak fajnie to chyba będzie, to chyba jest, to będą te spodenki chyba. Nie wiem, ale jasne jeans i widzę, że lekki, co już jest plusem. Dalej biała to była marynarko żakiet, to pamiętam, rozmiar L i to chyba będzie to. To będzie chyba kombinezon, też wiem który. To będą spodenki, więc tam to już nie pamiętam, co to było. 4, 5 rzeczy, zgadza się. I to już te, aha, i to jest ten komplecik, okej. Okay. Pięć rzeczy, wszystko się zgadza. No i co? I teraz zrobimy sobie taki open box, nawet nie open box, tylko po prostu otworzymy sobie, słuchajcie, wszystkie te tutaj rzeczy. Rozmiar M, ja oczywiście też nagram to na Insta, żeby móc pokazać, więc będę to odkładać tutaj na poszczególne woreczki, żeby nie pomieszać tych numerów. Dziwny materiał, już widzę, taki dziwny, sztuczny materiał, to już na pewno Wam mogę powiedzieć, o Jezu, jakie to małe. Ale to malutkie, powiem Wam, że wzięłam M-kę, ja nie wiem, czy ja w to wejdę, a jak wejdę, to będę wyglądała jak śledź. To chyba bardziej na moją Oliwię niż na mnie, słuchajcie. No, jeżeli chodzi o M-kę, to chyba przesadziłam, no i chyba spodnie też, chyba będą małe. Bardzo sztuczny materiał, to już od razu Wam mówię, że to jest taki naprawdę materiał, gdzie chyba rzadko gdzie go można spotkać. Rozmiar M, 65 poliester, zgodzę się, 35 bawełna, zgodzę się. Zgodzę się tutaj z tym opisem, dość przeźroczysty w ogóle jest ten materiał, ja nie wiem, czy to będzie widać, słuchajcie, pewnie nie widać tego, a może troszeczkę. Dość przeźroczysty, zrobię też try on, na pewno nie będzie to raczej wyglądało tak jak na zdjęciu. No zobaczymy, przymierzymy. Jeżeli chodzi o wykonanie, to jest to takie chińskie wykonanie. Po prostu chińskie wykonanie, naprawdę żadnej rewelacji, to mogę Wam powiedzieć. Zdarza mnie troszeczkę właśnie rozmiarówka. Rozmiarówka, no i ten materiał. Taki dość dziwny, jest taki śliski. Nie wiem, czy to też będziecie widzieć. Jeżeli chodzi o kolor, to naprawdę super i w tym kolorze mogę wyglądać fajnie, ale no małe to jest. Wzięłam rozmiar M, widzę, że mogłam wziąć chyba L. My przymierzymy, więc to jest rzecz numer jeden. No trochę jestem rozczarowana tą jakością materiału, jeżeli chodzi o tamten. Myślałam, że to będzie bardziej bawełniane. Teraz mamy rozmiar M i to będą na pewno spodenki, bo już widzę tak po tych podartościach. Jeżeli chodzi o wykonanie, to też myślę, że takie, no dziewczyny, takie raczej tanie wykonanie. Tak jak chodzicie do ciapackich sklepów i macie rzeczy wszystko za 5 funtów, tak jak kiedyś ja Wam to pokazywałam w Anglii, no to właśnie mniej więcej jest takiego pokroju rzeczy. Chcecie zobaczyć? No to wykonane są tak właśnie... Jeans jest ok, nie jest to też tragiczne. Zobaczymy, jak będzie wyglądało na mnie, ale jest to takie tanie wykonanie. Tak od razu widać, że to tak, no dużo to kosztować nie może. No i tutaj właśnie to się jakoś zaplątuje w pas, także zobaczymy, zobaczymy, przymierzę, pokażę Wam. To są te spodenki. Na pewno nieco inaczej wyglądają tutaj niż na zdjęciu, to na pewno. Ale póki co spoko. Rzecz numer 3, też rozmiar M, już się boję, bo widzę, że te M-ki jakieś takie trochę małe. I to jest co? To jest... Aha, ten kombinezon, dziewczyny, czyli, ale dobrze, że on nie jest mocno jeansowy. Na zdjęciu on wygląda na jeans, a to nie jest jeans, to jest taki sztuczny jeans, tak bym to powiedziała. Sztuczny jeans,
Zobaczcie, czekajcie, bo muszę to jakoś odwinąć. Nie wiem, no długość spoko. Widzę, że są dość długie. No przymierza oczywiście. Nie wiem, jak mam to wam pokazać. Zameczek tu i ogólnie wszystko fajnie to jest wykonane. Naprawdę spoko. Tak wygląda. Tak. Jak widzicie, to on ma właśnie. Nie wiem, to teraz tak wam pokażę. To tutaj ma pas. No i idą spodnie i to są dzwony. Naprawdę to są dzwony. I to jest taki jasno, średnio ciemny jeans. Zobaczymy, przymierzę. Obym tylko w to weszła. No muszę wam powiedzieć, że może to wyglądać fajnie, jak wejdę. Zobaczymy, przymierzymy. To jest rzecz numer 3. Rzecz numer 4 to jest zestaw, już wiem. Rozmiar M. Muszę to sobie tak kłaść na woreczkach. No i patrzmy. Znowu wykończenie, jeżeli chodzi o pas, bo widzę, że to jest pas. I to są spodnie. No, może będą dobre. Są na gumce, co akurat może nie do końca, a z drugiej strony może i być ok. Są one na gumce, nie widzę tutaj metki, jest metka. Ostatnio oglądałam kogoś, kto nagrywał i właśnie też z Lovely Wholesale. Nie zachwalała ta osoba, ale kto to był? Chyba laik kosmetyczny, coś mi się tak wydaje. W każdym razie nie zachwalała, ale właśnie nie miała metek. Ja widzę, że we wszystkim mam metki. I to jest 10% spandex i 90% poliester, zgodzę się. Także faktycznie jest spora liczba, cyfra i procent poliestru, czyli no takiego sztucznego, wiecie, nieprzewiewnego materiału. To muszę się z tym zgodzić. To jest dół, no i góra. Góra, która miałam nadzieję, że będzie obiecująca. Sprawdźmy to. Marynarka spoko, nie jest jakaś tam najgorsza. No na pewno jest krótsza, nie będzie chyba taka jak na tym jednak filmie. No zobaczymy, przymierzymy to razem. Nie wiem, teraz już w końcu zgłupiałam, czy musiałam chyba mieć górę L-kę. Nie wiem, dość krótko to wypadnie. O, chyba już nawet gdzieś machnęłam sobie w usta, a na ustach mam błyszczyk. Standard. Albo może nie, nie wiem. Także bardzo sztuczny jest ten materiał. To od razu tylko nadmienię. Bardzo sztuczny. Nie oddychający raczej, więc zobaczymy, czy wam coś tu polecę, czy też nie. No i rzecz ostatnia. Rozmiar M. Widzę, że poleciałam wszystko w rozmiarze M. Co to miało być? Aha, kombinezon następny. Dobra, już kojarzę. Następny kombinezon, który na zdjęciu wyglądał też inaczej niż widzę, że przyszedł. Tu jest jedna meteczka, która mówi, że to jest rozmiar M, więc tyle dobrego. Szkoda, że nie ma metki z nazwą Lovely Wholesale. Mega tani, kompletnie chyba raczej odbiegający od tego, co na zdjęciu kombinezon. Słuchajcie, bardzo odbiegający od zdjęcia. Zobaczymy jeszcze, jak będzie to wyglądało na mnie, ale no nie, no nie przypomina to niczym, jakby tak to, co jest na zdjęciu. Nagawki nie są tam chyba też tak zwężane. Ten materiał jest taki tani, naprawdę tani. Także zobaczymy, zobaczymy. Zrobimy sobie try on i się przekonamy, ale powiem wam, że jak patrzę na te rzeczy z Lovely Wholesale, to muszę wam powiedzieć, że jednak Shein mega się wyrobiło i Shein niestety, ale bije Lovely Wholesale na głowę. Także to jest moje pierwsze spostrzeżenie. Zrobimy sobie try on i przekonamy się, jak to będzie w rzeczywistości. Także dajcie mi chwilkę, za chwilę wskakuję po prostu w te rzeczy. No i okidoki, wracam do Was z rzeczą numer jeden. Postanowiłam wpierw wskoczyć, słuchajcie, w ten komplet. I muszę Wam powiedzieć, że wygląda on kolorystycznie naprawdę super. Wydaje mi się, że bardzo dobrze mi w ogóle w tym kolorze. Co do bluzki, mogłaby być większa, spodnie myślę, że gdybym wzięła większe, niestety byłyby na mnie za duże. Pokażę Wam się teraz w całości. Tak wygląda, widzicie? Ona tutaj jest taka, no niestety, poliester. Nie bawełna i tutaj już jakby ta bluzka się inaczej mi nie ułoży, więc tak po prostu będzie. Musiałaby być raczej większa. Mam ją nałożoną na stanik, ona już się tutaj nic nie nadda. To jest po prostu poliester i tyle. Także minus za materiał, na pewno minus za materiał. Ogólnie za całokształt jest ok, dlatego że ja na pewno w tym będę chodzić. Będę w tym chodzić śmialutko, no tylko mówię, no tu mnie to denerwuje, także. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się przekonam. Pokażę Wam teraz nogawki. Pokażę Wam spodnie. Tak one wyglądają. Wyglądają na takie. No to jest taki materiał, jaki jest, i on inaczej wyglądać nie będzie, więc jak poliester może wyglądać jak bawełna? No nie może. Także widać, że jest to taki śliski materiał, ale szczerze, to naprawdę nie jest to złe. Nie wygląda to absolutnie źle. Długość też jest ok. Na pewno będę nosić.
Ale sprawdzę jeszcze cenę. Jeżeli to było coś do 10 funtów, to naprawdę bym dała. Jeżeli tak, no nie wiem. Jeżeli przesyłka byłaby za free i miałabym za to coś dać, to myślę, że nie dałabym więcej niż 12 funtów. To już wam mówię od razu. Jeżeli to jest warte więcej niż 12 funtów, to nie jest warte swojej ceny. Tu pewnie mogą się ubrudzić tym. To nie patrzcie. Dezodorant pod paszki. Także antyperspirant mogło mi się gdzieś tam zahaczyć. Także bluzka zdecydowanie mogłaby być większa. Trochę ubolewam, bo naprawdę tutaj mi się podoba ten motyw. No ale ona się tutaj nic nie rozciąga. Nic a nic. Po prostu jakby nic się ten materiał nie nadaje. Do nagrywania filmików myślę, że naprawdę bombastycznie. Bardzo ładnie, tak kolorystycznie. Podoba mi się to. No ale nie wiem. Nie wiem, czy tą bluzkę założę. Spodnie myślę, że zarzucę. Aczkolwiek też mówię, że to jest poliester, więc nie oczekujcie, że ten materiał będzie oddychał. Nie wiem, jak w ciepły taki dzień, czy tak się dupka gdzieś nie spoci. I też nie wiem, czy nie będzie farbował. Także to wszystko się okaże oczywiście gdzieś tam w pierwszym praniu. W każdym razie, że tak się prezentuje rzecz numer jeden. Ja za chwilę wskakuję w kolejną z rzeczy. No i hejo, hejo, witam się w kolejnej odsłonie dziewczyny. Po prostu myślałam, że pęknę ze śmiechu. Ja nie wiem, co to jest. Ja nie wiem, co to jest. Nie chcę wiedzieć, co to jest. Chcę wam to szybko pokazać i szybko to z siebie zdjąć. Tak, nie wiem nawet, co ja mam tu mówić. Rękaw 3/4, tu się zapina, nawet nie mam ochoty go zapiąć. Tu jakoś w ogóle wygląda tak, jak widzicie, jak wygląda. Dół dopiero będzie ubaw. Uwaga! Tak wygląda dół. Nogawki, co prawda, dobra, długość nie będę się przyczepiać, bo teraz takie modne, ale są do mnie jak zwykle za szerokie. Tu się nic nie układa, tutaj wszystko mi włazi, nie powiem w co. Z tyłu kieszonki. O, bardzo proszę, kompletnie to nie podkreśla ani talii, ani nic. Jest to jakiś po prostu żart. Nad żartami. Ma się to w ogóle nijak do zdjęcia. Słuchajcie, zdjęcia, jakie macie na stronie. Ja wam zdjęcie pokazywałam, jest to wykonane tragicznie. Ja nie powiem źle, jest to wykonane tragicznie i nawet za 1 funta bym po prostu tego nie zakupiła. Także kompletnie wam nie polecam. W ogóle nie wiem, co to jest. Ja w ogóle nie wiem nawet, jak mam to zaszufladkować. Ściągam to czym prędzej, nie polecam i ja nie będę się jakby dłużej spuszczać nad tą rzeczą. No i dobra, słuchajcie, jestem w rzeczy kolejnej i to po prostu nie wiem, co wy będziecie uważać, nie mam pojęcia. Tu jest jakieś takie mini przetarcie, nie wiem skąd, czy to ja coś, czy to tak już było fabrycznie. Wygląda to tak. Na pewno wygląda nieco inaczej niż na zdjęciu. Na zdjęciu wygląda to jako jeans. To nie jest jeans, to jest po prostu zwykły taki materiał, taki, nie wiem, po prostu jakiś zwykły taki materiał. Może nie ma dużo poliestru, ma trochę na pewno bawełny. Przyjemny, delikatny, mięciutki, bardzo fajny materiał. Tak wygląda właśnie góra, już wam pokazuję. No, ona jest taka troszeczkę na mnie przyluźniała, ale to jest rozmiar M. Już wam się pokazuje z boku i pokazuję wam plecy. I dziewczyny, i to jest sztos. To jest sztos i to jest rzecz, która leci ze mną na kolejne jakieś wyjście na balety. To jest coś fantastycznego, strasznie mi się podoba, bardzo mi się podoba. Jest bardzo miękkie, bardzo wygodne, nie mam stanika. Stanik tutaj ciężko jest dobrać, bo tu ramionczka, no tu byście schowały tył, ale ramionczka, na biuście nic nie widać. Naprawdę jest po prostu fantastyczna ta rzecz. I nawet mi się podobają te nogawki, dzwony. Dziewczyny, te dzwony, naprawdę czad. Jeżeli ktoś jest wysoki, to naprawdę to niczemu nie uwłacza. Tu mamy centralnie dzwony, nie wiem, jak to nawet pokazać. Postaram się zrobić zdjęcie. Myślę, że do obcasów, do koturnów będzie to po prostu wyglądało super ekstra. Jest idealnie na mnie jakby szyte. To jest po prostu sztosik. Ta rzecz mi rekompensuje rzecz poprzednią. No zobaczcie. Super jest, bardzo mi się podoba. To nie jest w ogóle, tak jak mówię, jeans, to jest taka imitacja po prostu jeansu. Bardzo mi się podoba ten efekt i strasznie mi się podobają te plecy. No po prostu bardzo. To jest tak wysoki stan, zobaczcie, to jest prawie tutaj aż od cycków mam tyle. Ale jest tak mięciutki ten materiał, jest tak fajny, że mogę mieć taki wysoki stan. Po prostu idealny. Idealnie jak na mnie szyty. Super. Polecam serdecznie. Nie wiem, po ile on był, ale polecam wam bardzo gorąco tą rzecz. Jeżeli jesteście wysokie, to tym bardziej. Tym bardziej. Superowe. Także wskakuję teraz. Jestem mega ucieszona, że chociaż jakaś jedna rzecz mi się przyda. No i ten czerwony też gdzieś tam zaraz założę, ale koszulka mnie irytuje. Ona się nie nadda, nie naciągnie, także trochę szkoda.
Skakuję teraz z spodenki i potem jeszcze w ten biały komplecik i to będzie już wszystko. I pokażę Wam dwa ostatnie zaległe, jeszcze dwie rzeczy zaległe z poprzedniej przesyłeczki. No i dobra, pokazuję Wam się teraz w marynarce, która tak naprawdę myślałam, że będzie tutaj najlepszą rzeczą, a niestety nie jest. Pierwsza rzecz, jaką zauważyłam, to tutaj, nie widzicie tego, zauważyłam, czekajcie, bo tutaj coś może być widoczne, zauważyłam tutaj poprucia. Nie wiem, czy to będzie widać, ale bardzo poprucia, w sensie, że jak pociągnę to, to nie wiem, czy właśnie, o, czy zaraz tutaj mi się coś nie wydarzy, ale na pewno widzicie odstające nici. Także taki minus już w zszywaniu. Spodnie kompletnie jakby niedopasowane, ja je trochę musiałam pociągnąć, one się po prostu nie dopasowują w ogóle do ciała. Sztuczny bardzo materiał, bardzo naprawdę poliestrowy, czujecie to w każdym centymetrze waszego ciała. Jeżeli chodzi o marynarkę, słuchajcie, to no słuchajcie, ona nie ma nic wspólnego ze zdjęciem. Nic a nic. Po pierwsze jest to materiał taki normalny, materiałowy, poliestrowy, od razu zaznaczę. Taki bardzo śliski, sztuczny. Tu się nic ładnie nie układa, absolutnie. Ja myślę, że to będzie taka marynarka, taka marynarkowa, po prostu taki materiał jak marynarka. Nie ma to nic wspólnego z marynarką. Czy to założę? Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, czy to jakkolwiek będzie mi się chciało założyć. Tragedii nie ma, bo na jedno wyjście mogłabym sobie jakoś tam ewentualnie pozwolić, ale po prostu nie wiem, czy bym się dobrze, wygodnie w tym czuła. To jest takie w ogóle nie... Nie wiem, to jest takie nijakie, słuchajcie, naprawdę nijakie. Musiałabym założyć jakieś fajne body do tego, może gdzieś zraz bym w tym wyszła, ale ani to się układa, ani nic. Ja teraz nie mam stanika, tam też było pokazane na zdjęciu, w ogóle zupełnie inaczej się to układało, materiał był marynarkowy, a nie taki po prostu śliski, poliestrowy. Nie jestem za tą rzeczą, absolutnie nie jestem za tą rzeczą, teraz siądę w jakąś, mówię, do nagrania, może gdzieś tam zraz Wam jakoś w tym siądę, bo tak w kamerze to naprawdę wygląda, widzę, że spoko, no ale to absolutnie się nie nadaje na jakieś wyjście, większe wyjście, nie. To jest kompletnie co innego niż na zdjęciu, także oczekiwania kontra rzeczywistość, no niestety, ale mija się jedno z drugim bardzo. Także zakładam teraz jeszcze spodenki, które mi zostały, a potem dwie poprzednie rzeczy z poprzedniego mojego zamówienia. No i dobra, ja już skoczyłam, słuchajcie, w spodenki. Wyglądają one następująco. Pokażę Wam jeszcze tutaj, jak wyglądają w pasie, jak to wygląda bez tego zawiązania. Mają one dość wysoki stan. Tutaj są zapinane na guziczki, ja mam jeszcze trochę luzu, mam rozmiar M. Nie są one absolutnie obcisłe, to akurat dobrze, ja bardzo nie lubię obcisłości, bardziej lubię taki luz. Co nie zmienia faktu, że troszeczkę inaczej sobie je wyobrażałam. Myślę, że do jakichś na przykład, czy body, czy do czegoś, ja myślę, że one mogą fajnie wyglądać. Do luźnej koszulki myślę, że również tutaj fajnie sobie by można było to ułożyć. Także spodenki nie są najgorsze, ale widać naprawdę tą taką... Widać tą słabą jakość materiału. Absolutnie nie jest w ogóle to, nie jest to tym, czym na zdjęciu. Także odbiega to od zdjęcia naprawdę bardzo, ale myślę, że je założę. Ja myślę, że w tych spodenkach gdzieś tam pobiegam sobie tak po dworze, jak ja to mówię. Także tak by się prezentowały te moje teraz, prezentowało moje teraźniejsze zamówienie. Tutaj mamy jeszcze kieszonki, to jest akurat fajna rzecz, ja bardzo lubię. Także nie no, założyć to ja je założę, no ale dupy nie urywają, słuchajcie. Na tym zdjęciu, na modelce naprawdę sprawiają wrażenie takiego porządniejszego tego jeansu, no i trochę porządniejszych spodenek, ale no niestety, oczekiwania kontra rzeczywistość. Mijają się, także z tego całego zamówienia, jeżeli miałabym Wam w 100% coś naprawdę tak z czystym sumieniem polecić, to tylko i wyłącznie ten kombinezon jeansowy, ten taki tutaj z falbankami i tak naprawdę nic poza tym. No tyle z moim zamówieniem i jeszcze teraz pokażę Wam dwie poprzednie rzeczy z poprzedniego zamówienia. Oki doki, jestem w rzeczy pierwszej i to jest, mam nadzieję, że to będzie widać bez wchodzenia na krzesło, zniżę troszeczkę kamerkę. To jest taka rzecz, spódnico, spodenki, tylko tyle, że są tutaj naprawdę luźne, więc obawiam się, że gdybym chciała sobie tak swobodnie jakoś siąść, to myślę, że co nieco mogłoby gdzieś tam być widać, bo jak widzicie, o tutaj zobaczcie, czekajcie, tu są spodenki, to już jest spodzień, a to jest falbanka, także no dość sporo te spodenki wyglądają, także bałabym się, że jednak te poślady gdzieś tam będzie widać, natomiast na balety naprawdę spoko, nie są złe.
Nie są naprawdę złe, jak lubicie. Wygodny materiał, naprawdę fajny, poliestrowy, ale na takie balety, wiecie, latino, kurde, to bardzo fajnie z jakimś koronkowym body, czy tam ze stanikiem i z marynarką. Myślę, że naprawdę można fajnie to dopasować. Także to jest rzecz numer jeden i za chwilę wskakuję w rzecz numer dwa. No i jestem z powrotem. Jak widzicie, mam na sobie spodnie. Słuchajcie, co mnie drażni w tych materiałach właśnie? To jest chyba 70, czy jakoś niecałe 80% jest... 70 chyba procent to jest bawełna, potem jest poliester i spandex. Słuchajcie, tutaj mam pas, więc nie chcę za wysoko mieć bluzki. Tu jest wszystko ok, natomiast jak siądę, to pewnie tu już mi plecy lecą, ale dobra, niech tak będzie, nie będę się czepiać. Ogólnie wyglądają naprawdę ładnie, zamek jest wykonany bardzo fajnie, ale co mnie drażni, ja nie wiem, czy powinna być większa, ale jakbym miała większe, to myślę, że byłoby jeszcze gorzej. Zobaczcie, one się tutaj w ogóle jakby nie... Tu mam krok i jakbym chciała sobie takie podciągnąć, to czujecie się po prostu, jakbyście były w jakiejś takiej szynce. Ja nie wiem, czy wiecie, o czym ja mówię. One się tak jakby nie dopasowują do nogi, ślizgają się po tej nodze. Także takie sztuczne po prostu, dość sztuczne. Wygląda to naprawdę spoko. Muszę wam powiedzieć, że nie wygląda to źle. Z fajną szpilką i z fajną bluzką z daleka naprawdę robi wrażenie. No ale to nie jest to, co ja myślałam. Niestety, wykonane są naprawdę fajnie, mi spadają troszeczkę z tyłka, myślę, że je gdzieś tam założę z raz czy może dwa, ale raczej jak założę raz i będą mi tak zjeżdżać, tu się nic nie układają, boję się, że mi zaraz gdzieś w tyłku pójdą, tu są jakby niedopasowane, tu już czuję, że właśnie powinna mieć jeszcze troszkę wyżej, nie wiem, z daleka wyglądają naprawdę na spoko spodnie, ale to z daleka, także nie na tym nam powinno zależeć. Także zobaczymy. Jeżeli je założę, to pewnie z raz i coś czuję, że to będzie chyba, że to będzie ich pierwszy i ostatni raz. No i to były moje wszystkie, słuchajcie, już rzeczy zamówione ze strony Lovely Wholesale. Macie oczywiście ode mnie rabat minus 10% na hasło bodajże Candy 10. Oczywiście potwierdzę wam w opisie pod filmem. I pamiętajcie, te rzeczy, które wam nie polecam, to absolutnie nawet na nie nie patrzcie. Nawet nie kuszcie się za tą cenę, jakby była tania. Polecam wam na pewno tą spódniczko, spodenki, te czarne. Polecam wam kombinezon, ten z falbanką. Jest po prostu fantastyczny, będziecie bardzo zadowolone. Jest bardzo fajnie wykonany. Ja teraz spadam, myślę, że już dzisiaj nie przyjdę do was z wyprzedażą szafy, dlatego że już raczej nie zdążę. W sensie, że chyba raczej nie w tej części. Albo wam ją jeszcze zrobię dzisiaj, ale będzie ona w następnym vlogu. Także żegnam się z wami póki co. Do usłyszonka. Pa jo!